Witajcie. System Shock 1, po prostu. Nic dodać, nic ująć. Spróbujemy tym razem z Magnum. O, come on, co za reakcję masz, człowieku, cyborgu? Podoba mi się coś takiego. Ej! No widzicie, dwa strzały. I po tym... Wow. Jest to troszkę ryzykowne. Tu mamy coś ciekawego. To jest Magpuls chyba. Nie, to. Magpuls. Bardzo dobra broń. I naboje do tego. Ja tą broń naprawdę wcześniej dostałem. Tylko, że nie było przez długi czas amunicji do niej. Co oni tutaj czaszki sobie kładą? Te cyborgi naprawdę mają jakieś dziwne upodobania. A co to jest? Ja to miejsce kojarzę, bo... Nie wiem, czemu akurat to miejsce kojarzę w jakiś sposób. Że tu była nowa broń gdzieś w tym miejscu, albo tam się wydaje. Przestańcie. To chyba oznacza jedną rzecz. Trzeba albo naładować się i łączyć tarczę, albo... się podleczyć. Ej, kolego, się zapuścił na wyżyny. Powiedzcie mi, gdzie jest ten błazen, który do mnie strzelał i mnie zabił nawet? Aha, to jest to, co tak stoi po prostu. 5 strzałów na tego kolesia, nie najgorzej. Boom! Kurczę, kiedy przestanę kaszleć? Tam chyba nie ma. Ciach! Wow, coś nowego. Aczkolwiek chyba z tym walczyłem już. Wydaje mi się, że walczyłem z tym, to był Enforcer. Jakim względem przelatłem naboje przez niego? To jest chyba bunt. Niecelowy. Tak jest. Nie takie... Nie taki silny strasznie. Magnum, ja to jednak Magnum. Nazwa mówi sam ze siebie. Niczym baton. Lód, znaczy... Gnat. Bum. A, dobra, bez strzału, nie będę strzał z takiej broni do kamer. Musi być dużo kamer, skoro jedna jest tylko za jakieś 3%. O! Właśnie wiedziałem, że to jest nowa broń. Kurczę, tak szybko. Cóż to za broń? Wow! Railgun! Ta nazwa jest bardzo, bardzo lubiana przeze mnie. Railgun. Tylko nie wiem, jak ten railgun może być zupełnie... Nic nie jest wspólnego z railgun z Quake'a. O, ja pierdzielę, mam same zarobić te broń, nie wiem co wyrzucić. Czy railgun to jest broń na... Na co to jest? Jak to działa? Bardzo dziwnie, jak wyrzutnia rakiet. Ale w takim razie zostałem to, niestety blaster muszę wyrzucić, dlatego że... Lubię tego typu broń, no ale pistolet tu nie walę, pistolet jest... Naprawdę wciąż bardzo przydatny, zwłaszcza z tymi teflonowymi. I ma bardzo, 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 bardzo dużo amunicji. Bardzo dużo amunicji tego mam. Czyli generalnie w tym pomieszczeniu była nowa broń. Tak jak myślałem. I chyba nic więcej tu nie ma. Mnóstwo czaszek. Kurde. Musimy minąć. Już jutro będę zdrowy. Będę cieszył się wspaniałą wolnością w związku z 3 listopada. 3 listopada? Co ja gadam? 3 maja. Pam, 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 pam. Och. Ziomuś.
kurczę, Magnum? Magnum wymiata jednak. I tutaj mamy kolejną windę do kolejnego ogrodu. Ale na razie do żadnego nie wchodzę. A, nie, zaraz, to jest ten ogród, który został chyba wystrzelony, tak mi się wydaje. Bo jeden został wystrzelony właśnie, to chyba ten. Ja ogrodów niezbyt lubię, powiem szczerze. To jest jeden z chyba... Znaczy ogrody w całości, trochę jako jeden poziom, powiedzmy, one są trzy, one są takie małe. W całości, powiedzmy, mają wielkość jednego poziomu. Oj, bardzo niezbyt przyjemne to miejsce jest. Pełne mutantów. Trzeba będzie je wrócić. O, hej! Ej, kolego! Nie wystarczyło, że jeden tutaj był cyborg? O nie, tutaj... no dobrze. To co, jeszcze raz muszę przejść? Taki gadżet, co tutaj było? W ogóle nie pamiętam. A, jeden cyborg. A wiesz co, pan cyborgu? Masz tego na... jakoś... na odmianie. Albo mogę z tego też... Czemu nie? Ale dałeś Magnum z powrotem. Dobra, tylko sobie chcę zaznaczyć to na mapie. I wypad. Dun, 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 dun. Właśnie tak, to się. Zaraz to, co to jest? A, bym to przegapił. O, come on, wymogę na poziom dostępu. Głowę mogę tutaj użyć na to. No dobra, tym razem nie dać się zabić przez tą bandę. Bandę robota. A kółko. Oszesz ty przestrzeliłeś tak samo przed drzwi jak ja. Tak, to nie potrafisz, hehe. Ciul. Durna morda Diego. Zaraz, bo to jakieś kody się pojawiają też przy okazji. Tak jak było w tym logo napisane, zaczynają się kody wyświetlać jakieś, trzeba je zapisać. Ale wpierw trzeba uważać. Dobra, jakieś kodziki. 7-1-1. Nie wiem, do czego to może służyć. 7-1-1. 0-4-3. Pokaż, czy kod nie ciebie. Dawać kod. Kod. 6-9-2. Tu coś będzie? Chyba nie. Stay away. Dobra. Bum, bum. Dobra, tu jest winda w ogóle, co ciekawe. A jeszcze na kamerę. A, to ciekawe. Pole siłowe chroni to, a da się to jakoś włączyć? Znaczy na pewno się da, ale... Gdzie? Gdzie ta winda prowadzi? Na trzeci poziom? A no tak, bo teraz ta winda działa, właśnie, zapomniałem przecież. Kurczę, przydatne. Nie poczynię na piąte piętro. Piąte piętro. Try Optimum wie, że życie na stacji Citadel może być pełne stresów. Jeżeli będziesz czuł się źle po dniu wypełnionym ciężką pracą, skorzystaj z naszych ekologicznych pokładów, zwanych przez wszystkimi parkami. Parki symulują naturalne środowisko ziemską roślinnością i niektórymi okazami ziemskiej fauny. Relaksujący spacer co
po parku, przyniesie ci ulgę i ukojenie po ciężkim patrolu lub całonocnym dyżurze. Z parku wyjdziesz z nowymi siłami, które pomogą ci w następny dzień przepracować wydanie. Aha, oczywiście wszystko dla korzyści, tylko i wyłącznie zwiększenia produktywności, nic się innego nie liczy. Idziemy dalej eksplorować. Jestem. Alpha Park. A zaraz. Wszystkie dźwignie są kurde uszkodzone. Bo w tym razie. Dobra, czyli nie wiadomo, czy to Gamba był tym, który wystrzelony był. Jak to wygląda na mapie do tej pory? Tak jakoś. A to co to było w zasadzie, ta winda? To stąd przybyłem? Tak, a tu były drzwi od razu. Tu jest winda na poziom trzeci, tu jest winda i tu jest winda do parku, więc jeszcze nawet gdzieś tutaj. Tu były drzwi zamknięte. Kurczę, mało to mogę jeszcze zrobić, tutaj mogę sprawdzić. Jeśli się nie mylę. No i tyle, tak? Bardzo dziwne. O! Sio! Kurde bele. Kiepsko to wygląda w sumie. A jakoś poszła, aczkolwiek zmarnowałem sporo zeleno. Trudno, przynajmniej zrobię to bez jakiegoś żałosnego wczytywania. Bam, bam. A kuku, pusto. Bum, 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 bum. Nie to miałem zrobić, chłopie. Miałem się położyć do góry. Bam, bam. Aha, teraz. A gdzie jest włącznik? A tu jest. Cyborg conversion cancelled. Standard station restoration procedures online. A tutaj mi się wydaje, że mogą być te samobójcy. Bo nie. Dawaj szybko broń, ponieważ... Ej! Koleżko! Bądź taki hop do przodu. Uuu, pusto. Całkiem duże pomieszczenie i jakieś różne gadżety tutaj mamy. A to co? A, administracyjny poziom dostępu. Dobra, czyli teraz będę mógł wejść do tamtej drzwi. Kolejne pociski do pistoletu maszynowego. Właśnie on. Pusto. I log. I trup prawdopodobnie tego pana, który loga zapisał. Karteluszka. Raport Wydziału Bezpieczeństwa. 10 października 2072. Bunt na poziomie wypoczynkowym nie został stłumiony. Trwa od wczorajszego ranak. Kurde, chłopie, ranka. Grupa uderzeniowa próbowała rozpędzić buntowników, lecz trafiła na bardzo silny opór. Pracownicy służby bezpieczeństwa prosili o przerwanie buntu i złożenie broni, lecz prośby nie skutkowały. Najgorsze jest to, że niektórzy buntownicy twierdzą, że walczą z przedstawicielami starej formy. To wygląda na chorobę umysłową. Raporty donoszą, że pracownicy wykrzykujący debra nie byli związani z wypadkiem w laboratoriach biologicznych. Okidoki, kumam bazę. Natomiast mamy logi, znaczy jeden log. Diego just left. He sold us out. I can already hear the cyborgs on their way. The dining hall's a dead end. I only hope Bianca made it out of the trap. If anyone can make it up there and use the chip, it's her. I only hope we're still holding when these doors go down. Cyberjack is Shodan's Achilles heel. Pam, pam, pam. Diego sprzedał nas Shodanowi. Niestety uciekł, zanim zdołaliśmy połapać się, o co chodzi. Wszystkie wyjścia są zablokowane. Sytuacja jest fatalna, lecz musimy walczyć. Przecież się nie poddamy. Shodan chyba nie podpisywał konwencji genewskiej. Dałem
Isolinear chipset? Jakiś tam, powiedzmy, chip. No, ja też nie mogę tego przetłumaczyć w sumie. Biance Schuler. Urządzenie to zawiera program, który zniszczy zabezpieczenia wokół głównego w terminalu cyberprzestrzeni. Ona musi dotrzeć tam i zniszczyć Shodana. To Bianca była tą osobą, która ostatecznie miała albo ma zniszczyć Shodana. Bianca Schuler. A, przerwa. Na razie. A zaraz, co to za przycisk? Światło, tak? Na razie.